Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie pokażę Wam, jak zasadzić drzewka owocowe z gołym korzeniem. Zapraszam do oglądania. Drzewka owocowe z gołym korzeniem, zarówno jabłonki, śliwy, grusze, czereśnie, wiśnie, charakteryzują się tym, że są tańsze w zakupie niż roślinki uprawiane w donicach. Rośliny te były uprawiane w gruncie i przed sprzedażą zostały z niego wykopane. Co za tym idzie, często ich system korzeniowy został naruszony i nie będziemy mieli stuprocentowej szansy, że ta roślinka przyjmie się u nas w ogrodzie. Jednak jest kilka rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę i kilka zasad, którymi powinniśmy się posługiwać przy sadzeniu, by ta roślinka z powodzeniem się u nas przyjęła. Ważną sprawą jest zakup sadzonki. Istotne jest to, że roślinki takie można wykopywać tylko i wyłącznie wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym, gdy skończy się wegetacja. Dlatego kupując je wiosną, sprawdźcie, czy nie zaczęła ona zawiązywać listków, zaś jesienią, jeśli jeszcze jakieś listki posiada, możecie je zerwać z tej rośliny. Istotne jest też to, by korzenie tej rośliny nie były przesuszone. I tutaj musicie zwrócić uwagę, czy kupując ją, sprzedawca lub producent odpowiednio ją przechowywał. Istnieje kilka możliwości, w jakich sprzedawca mógł zabezpieczyć te korzenie przed przesuszaniem. Na pewno mogą być to roślinki zadołowane w ziemi lub w korze. Często spotyka się też, że korzenie takiej rośliny są zabezpieczone streczem z ziemią w środku i jak najbardziej to też jest dobry sposób. Roślina taka może być też przetrzymywana z odsłoniętym korzeniem, ale w specjalnej do tego przygotowanej chłodni z kontrolowanymi warunkami. I jak już zakupiliśmy taką sadzonkę, istotne jest to, by jak najszybciej ją wsadzić do gruntu. Przed wsadzeniem tej rośliny warto 1 lub 2 godziny wymoczyć te korzenie w wodzie. Do wsadzenia tej roślinki będziemy potrzebowali na pewno jakiegoś szpadla, wiadra z wodą, troszkę kory i ziemi. Do drzewek owocowych najlepiej wybrać stanowisko słoneczne. Zaczynamy sadzenie. Najpierw będziemy musieli oczywiście wykopać dołek. Dołek mamy wykopany. Teraz przystępujemy do sadzenia. Wyjmujemy roślinkę z wody i obsypujemy ją lepszą ziemią. Może to być zwykła ziemia ogrodowa, uniwersalna. Ważne, by po prostu na start zapewnić tej roślince troszkę lepszej takiej ziemi, żeby miała szansę się ukorzenić w tym nowym miejscu. Roślinkę obsypujemy tutaj dookoła. Bardzo ważne jest to, by roślinę taką sadzić nie głębiej niż do wysokości szczepienia. Nie powinniśmy tego szczepienia tutaj widocznego przysypywać ziemią. Powinniśmy zadbać, by wszystkie korzenie znalazły się pod ziemią. Korzystnie również dookoła rośliny obsypać korą. Ograniczy to ilość chwastów, które w początkowej fazie wzrostu dla tej roślinki mogą być po prostu konkurencją. Dodatkowo kora ta delikatnie zakwasi nam glebę pod tą roślinką. Roślinę mamy już posadzoną. Teraz pytanie, czy powinniśmy ją przycinać? A to zależy, ponieważ jeśli roślinkę zasadziliśmy wiosną, to tak, powinniśmy ją przyciąć. Za to jesienią poczekałbym z tym zabiegiem do następnej wiosny. I jak prawidłowo takie cięcie przeprowadzić, to troszkę złożony temat i pokażę Wam go w innym filmie. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!